To ja, Ami, dziś opowiem wam, co przydarzyło mi się w Halloween. Bo sami wiecie, to święto czarów i magii. I moja ciocia Fiona, która ma pewne tajemne moce, postanowiła zrobić mi niespodziankę. A, i jeszcze chcę wam podziękować za 10 tysięcy followersów na Instagramie. Jesteście po prostu super, kocham was. A teraz wracamy do filmu. Więc wszystko zaczęło się tak. Tylko jedna minutka. Czas wstawać. Chodź w łóżeczku tak mięciutko. Czyżby to dla mnie? Czuję, że to coś bardzo ciekawego. Kochana Ami, z okazji Halloween mam dla ciebie prezent. Przez jeden dzień masz cały zestaw magicznych mocy, by robić psikusy. Dobrej zabawy, ciocia Fiona. Czyli będę mogła robić przez cały dzień wszystkim psikusy? To dobra wiadomość. A wy chcielibyście dostać taki prezent? Jeśli tak, to zostawcie magiczne łapencje w górę. A ja zobaczę, ile osób chciałoby pobawić się magią. A tymczasem idę sprawdzić, komu mogę porobić małe żarciki. Chyba zacznę od Piotrka. Ostatnio zrobił mi okropny żart. Było już późno i chciałam się wykąpać. Zresztą sami zobaczcie. Tam jest wielki pająk, rzucił się na mnie, to chyba tarantula. No co ty mówisz? Naprawdę? Tego się przestraszyłaś? Wyglądał jak prawdziwy. Och, ten biedny pająk rzucił się na ciebie. Już rozumiecie, dlaczego spotka dziś Piotrka sroga kara? Więc co powiecie na lodowatą wodę i małą niespodziankę? Zimna woda, zimna, 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 zimna. Teraz czas na część drugą. Ami, oszalałaś? Wiesz, co tu się stało? Ktoś wyłączył mi ciepłą wodę, a na sedesie siedział wielki pączek z warzywami. Pączek z warzywami? Chyba masz jakieś zwidy. Czy to nie są objawy przecukrzenia, jak ostatnio po imprezie u mojej babci, kiedy zjadłeś 14 kawałków sernika? Mam dla niego jeszcze kilka niespodzianek. Mniam, mniam, ale pyszne jedzonko, drzemiczek jest, sereczki są, jeszcze tylko kawka i... Co to jest? Ja nie cierpię marchewek, gdzie moje jedzenie? A gdzie moja kawka? Przyznajcie, że wyszło nieźle. Piotrek nawet się nie domyśla, że to ja robię mu pranki. Co za przystojniaka i ten włos. Wygląda ślicznie, trzeba przyznać. Kochanie, idę do pracy. A coś ty zrobił z włosami? Jakiś nowy szampon? Zauważyłaś? Przyznaj, że jak nałożę trochę lakieru, to wychodzi świetnie. Czy to jakieś nowe uczesanie na Halloween? Zdecydowanie powinien zmienić fryzjera. Zaraz, zaraz. A może jeszcze jeden niewielki żarcik? Muszę się pośpieszyć, żeby Piotruś mnie nie zauważył. Najpierw musimy użyć magii, by otworzyć garaż. No to znikaj, malutki. Zobaczymy, czy teraz będzie mu do śmiechu. Muszę się ukryć. Chyba z drugiej strony będę lepiej widziała. No to czekamy na Piotrka. Co to, otwarty garaż? Ukradli nam samochód! Biegnę do Ani! Chyba nieźle wyszło. A teraz niech samochód wróci na swoje miejsce.
Aniu, ukradli go! Trzeba dzwonić po policję, po wojsko! Ale przecież tu jest! Ale jak to? Naprawdę go nie było! Kochanie, dzisiaj jesteś jakiś dziwny. Może masz gorączkę? Ale naprawdę go nie było! Zaczynam się martwić o Piotrka. Zachowuje się dziwnie. Nawet jak na niego. Nie wiem czemu, ale czuję, że Amelka maczała w tym palce. To Halloween jest po prostu super, a ja czuję, że byłabym niezłą czarownicą. A jeżeli wy macie jakiś pomysł na psikusa, to zostawcie komentarz na mojej społeczności. A teraz czas na dalszą zabawę. Na mojej liście jest jeszcze jedna osoba, której koniecznie muszę zrobić kawał. To Anna. Ostatnio zrobiła mi kilka żarcików, więc czas się odwdzięczyć. Ruszamy w drogę! Jestem u Anny i idę jej szukać. W życiu nie będzie się mnie tu spodziewać. Teraz pobawimy się w zaczarowany ołówek. Co się dzieje? Dostaj moją rączkę. Mam dosyć tego. Koniec. Nie maluję już. Idę do Klary. Cześć, słodziutka. O, Klarusia. Co powie ci na gadające dziecko? Szalanka. Trochę to gorąco, co? Jejku, ona mówi. Co się tak dziwisz? Odkryj mnie, poduszno! To było niezłe, ale się uśmiałam. Ale sami przyznajcie, że malutka Klara jest słytaśna. Kto uważa, że jest słodziutka, zostawia łapkę w górę. A teraz została tylko mama. Zobaczmy, co porabia. Pamiętacie, jak w ostatnim odcinku mama pomalowała mi twarz? Czas się odwdzięczyć. Teraz ja mam pewien pomysł i przyda mi się do tego moc flesza. Mamuś, otwórz, to pewnie ten pan z administracji do ciebie. O, dzień dobry. Dzień dobry, dobrze, że pan jest. Nie ma ciepłej wody. Ja w ogóle nie wiem, co się dzieje. Grzejniki nie działają. Czy ta spółdzielnia to w ogóle jest jakaś poważna? Co pan robi? O co chodzi? Czy wszyscy dzisiaj powariowali? Najpierw Piotrek, teraz ten pan z administracji. No do tej pory wydawał mi się normalny. To było zabawne. Mama pewnie jeszcze długo nie zorientuje się, jak wygląda. Ale to jeszcze nie wszystko. Działamy! Wygląda pyszniutko. Jeszcze tylko momencik. A co powiecie na cofnięcie czasu? Jestem pewna, że wrzucałam już to jajko i było prawie gotowe. Dzisiaj jest jakiś dziwny dzień. Chyba pójdę się zdrzemnąć. Mam w sobie namiastkę małego diabełka. To Halloween było super! Zrobiłam mnóstwo psikusów i mam nadzieję, że wam też się spodobały. I przyznam szczerze, że wszyscy dostali to, na co zasłużyli. Ale się scykałaś! Właśnie! I wszyscy dostali to, na co zasłużyli! O tak! Ale ja ci naprawdę przestraszyłam! Ale dzięki temu było fajne Halloween! A ja jestem bardzo ciekawa, czy wy zrobiliście komuś halloweenowego pranka. Koniecznie napiszcie nam na społeczności. Ja zrobiłam ich całe mnóstwo! Ale kto prankuje, ten na koniec zostaje sprankowany! To był super dzień! Następny już za rok! Buziaki!